Cześć, tu Andrzej Wrona, to jest piąty odcinek Daddy Kracze, który współprowadzi ze mną Łukasz Dominiak, Who's Your Daddy? Cześć, cześć. Łukasz. Jest oczywiście Jakub Kowalczyk, cześć Kropas. Tematem odcinka będzie gaming i jego rola, nie patrzcie tutaj, później przedstawię gościa. Gaming i jego rola w wychowaniu dzieci. Mamy takie czasy, że wszyscy grają, więc pogadamy o plusach i minusach i obalimy parę mitów. Partnerem dzisiejszego odcinka, z czego się bardzo cieszymy, jest PlayStation. Cieszymy się, bo zarówno ja, jak i ty gramy. Powiedz mi w takim razie, co najbardziej lubisz w PlayStation? Ja co najbardziej lubię? Ja chyba najbardziej lubię grać w FIFA. FIFA? Dlaczego w FIFA? No bo zawsze chciałem... Byłeś słaby w nogę. Byłem średni w nogę, a tutaj mogę być bardzo dobry. No dobrze, Kropas, a ty? Ja też FIFA z koleżkami gram, wiem, że jestem najlepszy na osiedlu, dlatego nic nie zmieniam. Czyli macie grupę osiedlową do gry w FIFA? Dokładnie. No dobrze, ja dostałem PlayStation 1 w ogóle na komunię, co było wtedy moim marzeniem i zresztą dalej według mnie jest to świetny pomysł na prezent, taki pro tip. I oczywiście teraz mam na grę troszkę mniej czasu niż kiedyś, ale chyba najbardziej doceniam oderwanie się na chwilę od rzeczywistości i wejście w jakiś scenariusz. Oczywiście FIFA to też, bo od kiedy urosły mi nogi, to się plączą na boisku, ale i wzrost mi nie pomaga. Ale przy rożnych byś tam ten... No przy rożnych coś tam mógłbym pogłówkować. Dobra, rozgadaliśmy się, ale mamy też gościa. Nareszcie możesz spojrzeć w lewą stronę, którym jest grający ojciec 5-letniej Róży, aktor, biznesmen Jakub Wesołowski. Dzień dobry. Cześć, prawie Kuba. Wszystko się zgadza, Róża ma 6,5 roku, ale zupełny los. 6,5 roku, ale urosła. Planowaliśmy to spotkanie od półtora roku, tak więc... No, półtora roku temu pisałem sobie, wiesz, teksty do tego programu. Dobrze. Ojciec 6,5-letniej Róży Jakub Wesołowski. Kuba, ciekawi nas perspektywa rodzica, który, no wiadomo, dużo gra, bo ciebie gdzieś tam cały czas ja kojarzę przynajmniej z PlayStation i z tymi grami. Wiadomo, wszystko ma swoje plusy i minusy, sporo się mówi o uzależnieniach od gier, ale rzadziej się rozmawia o tym, że gaming niesie za sobą jakieś tam plusy, czyli na przykład rozwój wyobraźni, przestrzennej naukę rozwiązywania problemów, współpracy i przy tej właśnie współpracy z dzieciakami z całego świata nauka języków. Jaki ty masz stosunek do gamingu jako rodzic? Wiesz, ja mogę mówić tylko o swoich doświadczeniach. Sądzę, że ogólnie uogólnianie i przypasowanie jakichś wzorców do każdego dzieciaka byłoby dosyć karkołomne. U mnie zaczęło się to, no pewnie tak jak u ciebie, nie? Te pierwsze PlayStation, które pojawiły się w domu, to był jakiś w ogóle... To był game changer, nie? To w ogóle świat zaczął funkcjonować inaczej, trochę szybciej. No. Ja wychowałem się razem z bratem, który jest tam rok młody, nie młodszy, więc my albo graliśmy w piłkę na dworze, albo graliśmy na playce. Nie było innego wyjścia. Grało się cały czas, grało się w jakieś menadżery, wiesz, to jeszcze bez żadnej grafiki. Zarywałeś noce, wiesz, 6-7 rano, to jeszcze ustawiałeś te tabelki, nie było żadnych grafik w ogóle, to wtedy, wiesz, możliwości pierwszej playki były dosyć ograniczone, chociaż w porównaniu z Pegasusem, który był chwilę wcześniej, no to w ogóle to jest no przepaść, tak. W ogóle totalna. Wiesz, to były też czasy, kiedy no, te gry się albo pożyczało, były te wypożyczanie takie w różnych miejscach, gdzie z drugiego obiegu, pamiętam do dzisiaj pierwsze momenty, kiedy... Ja chyba zacząłem pierwszą taką grę, w którą grałem w ogóle na playce, to był World Cup 9-8. To był jakiś taki dodatek. Tak, tak, no, tak. Tam była fajna muzyka. Tego co i tam dla mnie było wszystko fajne. Ten pad leżał w ręku, trzymałeś tym kablu i jeszcze ci do pomieszkania. A próbowałeś sobie to odpalić w ogóle teraz, żeby porównać? Nie, ja nie chcę niszczyć. Nie, ja sobie bardzo popularyzowałem w tyle w przeszłości tą grę i chcę, żeby ona taka została. Więc dla nas to w ogóle było coś niesamowitego. Później, wiesz, jako że gier w pierwszym obiegu nie było, było oczywiście pismo PSX Extreme, które wszyscy namiętnie tam od deski do deski jechali. No i wtedy... Tam były te demo też gier chyba dołączane. Były gier demo, Crash Bandicoot i tak dalej. Crash to była moja gra zdecydowanie. No to demo ja przeszedłem po raz 400 razy. To w ogóle nie Need for Speed, jakaś inna giera taka też samochodowa, wyścigowa. Porsche to się chyba nazywało, takie były zawody. Tam był Need for Speed Porsche chyba. To chyba było chyba to była saga Need for Speeda. No ale to jeszcze pamiętam takie czasy, że wiesz, my tam od różnych kolegów pożyczaliśmy jakoś tak w dziwny sposób
gierki, które były wypuszczane chwilę wcześniej, wtedy w Azji, chyba w Japonii. Ta gra w Polsce nazywała się ISS Pro Evolution, a z kolei tam nazywała się na rynku azjatyckim Winning Eleven. To nie było to samo, tylko że pół roku wcześniej i nie było naszego alfabetu, tylko były te śmieszne krzaczki. No, ale co to ktoś przywoził to po prostu z Azji, z swoich kolegów? Ja to po prostu miałem nagle w domu. To w ogóle nie interesowało się to, skąd to się wzięło. W tamtych czasach był dosyć, umówmy się, undergroundowy, natomiast no pamiętam tą grę do dzisiaj, gdzie wiesz, no tych nazwiska nie miałeś pojęcia, co tam się działo, który to był z chłopaków, ale z czasem uczyłeś się tego na pamięć, nie? Po statystykach, Adrianus strzelający w tej bramy, wiesz, to no był tak. Jakiś kot, Roberto Carlos z tymi wolnymi swoimi. To było, też jeszcze były czasy, wiesz, ja pamiętam swoje piłkarskie, tej Holandii z Overmarsem, z Bergkampem, z braćmi De Boer, z Van der Sarem na bramce, więc no my byliśmy... No wiesz, no, prawda jest taka, że ja mam taką historię, która nie wiem, czy jeszcze się chwalić w ogóle, ale za moich czasów te lepsze licea miały wcześniej egzaminy. To był taki, ja jestem rocznik 8-5, więc teraz nie chcę skłamać, żeby ktoś mi teraz sobie palcem nie wytykał, ale... To jeszcze, ty jesteś jeszcze stara, przed gimnazjum. Ostatni rocznik 8-5. Ostatni rocznik przed gimnazjum. Tak. I było tak akurat w Warszawie, że chyba 20 czy 30 najlepszych liceów miało wcześniej egzaminy. No ale my z Bracholem nigdy nie aspirowaliśmy do miana tych 20 najlepszych w Warszawie. No ale ojciec nas wypchnął na siłę, mówi, idźcie, sprawdźcie, mam was dosyć w tym domu, idźcie na ten egzamin. I poszliśmy do jakiejś najbliższej szkoły, która miała wcześniej ten egzamin. Usiedliśmy razem w ławce, bo mój brat kręcone krucze włosy, jak wiesz, blondyn. I usiedliśmy razem, tam ze coś tam chyba trochę pomogliśmy. On bardziej mi niż ja jemu. No i nagle okazuje się, że na liście rezerwowej do tej szkoły na 20 osób jest dwóch Wesołowskich z tą samą liczbą punktów, nie? No i dwa miesiące później był egzamin do tych szkół, do których chcieliśmy iść, nie? No, no ale zaczęły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, Francja-Holandia 2000. Priorytety. No i było tak, że dobra, chodźmy do tego lepszego liceum, zepniemy tyłki, będziemy tam się uczyć. Ale oglądajmy te mecze. A, czyli to była wasza motywacja. Więc poszliśmy do tej lepszej szkoły tylko po to, żeby nie musieć zdawać egzaminów w czerwcu, kiedy już trwały Mistrzostwa Europy. Więc my byliśmy tylko totalnie zakręceni wokół piły. Tylko pamiętam taką grą, która, wiesz, ja z tamtych czasów to i Metal Gear Solid, ale pierwszą grą, która naprawdę, to co powiedziałeś fajnie na początku, że przenosiła cię gdzieś indziej, że to jest jakiś podobne, albo jest jakiś taki wspólny mianownik zawodu aktora, że od słowa akcja do cięcie masz dwie minuty, kiedy jesteś bezkarny. Możesz absolutnie wszystko. To nie jest innym. Tak, że masz, wiesz, kiepskie życie albo od czegoś chcesz uciekać. Masz cudowne życie w moim wypadku, ale jednak te dwie minuty bezkarności, bycia kim chcesz, kimkolwiek innym, kogo sobie tylko wyobrazisz, jest cudowne. I to samo jest na playce. Dla mnie taką grą był Uncharted, nie? I przygody Drake'a. To Zośka było... podkładała głos do Uncharted. Ja po prostu, jak mi ta gra... No stary, ja przeżyłem to z nim, nie? Te wszystkie przygody, gdzie on tam nie podróżował, strzelał, walczył i tak dalej. No 1000 razy klołem, ale tak strasznie przy tej grze, jak tam pod koniec nie można czegoś było rozwiązać, to cudowna zręcznościówka. Ta historia w ogóle tego gościa, nie? I tam ojca, i tego brata, i tego starszego kumpla, wiesz, wszystko nam się spina, absolutnie, absolutnie. To ja pamiętam, jak kolega kupił, rodzice mu kupili właśnie PlayStation 1. U mnie w miejscowości miał jedyny po prostu tą grę, no to się urywaliśmy się z lekcji, żeby iść z całą klasą do niego i patrzeć, jak on gra, a graliśmy. Ale widzisz, to już był pierwszy taki streaming, tak? Jak teraz na YouTubie streamują, jak grają, to analogowy trochę. Ale... Tak. Ale ja się łapię trochę na tym streamingu, nie? Ja nigdy nie mogłem skumać tego, jakim cudem. I to było Final Fantasy, że po prostu... A właśnie, Final Fantasy. To mi to jakoś bokiem poszło, nie? W ogóle to tak... I oczywiście Tomb Raider. No ale dlatego, żeby oglądać zbliżenia, ja rozumiem. Dobra, a grasz już z Różą? A jak nie, to czy to jest tak, czy planujesz i kiedy? Graliśmy ostatnio, tylko że ja mam taką zajawkę swoją, nie wiem dlaczego, w ogóle to skąd to się wzięło, że jestem wyznawcą dwóch gier dzisiaj i no może trzech, no bo Uncharted bez wątpienia jest numerem jeden. Mhm. Ale to w moim wypadku jest jeszcze Assassin i jednak możliwość eksplorowania tej przestrzeni,
kompletnie nieograniczony. To jest moment, kiedy, no, czyli podobny klimat generalnie. Jak kiedy Róża po raz pierwszy de facto usiada i wiesz, no nie gram przy niej na początku, wiesz, jak była mała, no teraz od COVID-u zacząłem grać trochę więcej. To był taki czas, kiedy myślałem, że już, nie, już myślałem, że to słuchaj, ta playki to już za mną, już zaraz, 35 lat, to już ten Nevrati. No. I nagle, nie wiedząc kiedy, no, jest okazja. Nie wiedząc kiedy, pamiętam, że najpierw tego Ghost of Tsushima naprawdę fajnie, dobrze wjechał. No i nagle zaczęliśmy grać w Assassina i Róża to zobaczyła. Wiesz, to pierwszy raz, nie? I oczywiście nie żadnych scen walki i tak dalej, ale moment eksploracji, no powiem ci, jak podeszła i zapytała, czy ona też może przejechać na tym wielbłądzie czy tam koniu, akurat w ostatniej części to konie, no to wiesz, no, no trochę duma, nie? Ale jak to? I jak ja mówię, złapała ale bakcyla. Gdzie ją tam graż? Ja mówię, poczekaj, no, pojedźmy, nie? A tam faktycznie piękna grafika, niewiarygodna w ogóle, cudowna. I jak pamiętam, kiedyś znalazła, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale ten moment, kiedy możesz zdobywać, odkrywać takie jaskinie, w których są ukryte, bo Jezu, teraz nie chcę powiedzieć, zbroja. No ja nie grałem w to, więc nie pomogę, może ktoś... jakiegoś niepokalanego wojownika, coś takiego, okay. Jakiś w ogóle taki top of the top. I to moje dziecko, chodząc, eksplorując tą przestrzeń, nagle trafiła, mówi, tata, a co to jest? Mówię, nie, nie, nic, latają ptaki. Tata, co to jest? Tutaj coś świeci. Mówię, jak ty żeś to znalazł? Ja w ogóle nie przyszło mi do głowy iść w tą stronę i tam tak po prostu łazić po tych lasach, nie? No była strasznie dumna, zrobiliśmy coś razem po raz pierwszy. Wiesz co, ma zajawkę na... na samochody. Dużo jara się Gran Turismo. Mm-hmm. To wiesz, to wymagające granie. Symulatory no są wymagające. Ale macie jakieś akcesoria, w sensie kierownicę na przykład, którą... Nie, ja jestem chłopakiem, który kocha pady, nie? I abstrahując, jakaby to nie była gra, nie? Czy tam... czy chłopaki sobie grają w jakieś swoje tematy, to u nas Call of Duty był mocno wjechał. Nawet bym powiedział bardzo. Po nocach? No na maksa, nie? W czasie COVID-u to było nic. I to jest tak, że ja miałem jednego kumpla, który powiedział, że no tam będzie jeszcze drugi gość padnie i po raz pierwszy zacząłem grać, bo zawsze gram sam, nie? To w ogóle u mnie zamiłowanie do sportu czy rywalizacji jest szalenie indywidualne. Absolutnie nie jara mnie granie zespołowe, gram w piłkę i to było fajne, ale też stałem na bramce, nie? Ale czy bieganie, czy praca, czy biznes, czy aktorstwo, ono finalnie niezbędni są ludzie, bo bez nich nic nie osiągniesz, ale ja traktuję to szalenie indywidualnie, nie? I granie też tak traktowałem. I nagle ktoś mówi, no to połączmy się tam na słuchawkach. Ja mówię, nie, no, to ja na słuchawek nie mam. No ale, no dobra, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. No najpierw na telefonie, nie? No dobra, kupię te słuchawki. Pojawiły się te słuchawki. Jedna, druga, trzecia osoba. I to chyba nie jest tam tajemnica, nie? No gramy też z Bartkiem Bereszyńskim i z Karolem Linety. I będę do dzisiaj, jak będą sobie się śmiać, nie? Bo ja nie jestem to dobry. Znaczy ja jaram się na maksa. Znaczy, pod względem ekscytacji grą na playce jestem w top. Ale pod względem umiejętności, to wiecie, jestem to raczej po 12 dniach pracy, w ogóle coś oko mi spada już, ale ja chcę grać. Więc jestem trochę opieszały, poza mam już swoje lata. I nagle będę gdzieś gramy i tam chyba Bereś czy Karol mówi, no to stary, to tutaj połączymy się, wiesz, z moimi kumplami. I nagle słyszę w słuchawce, po technikach, mówię, są piłkarze Napoli. Będę ich bronił. Nie dam ich zabić, nie ma opcji w ogóle. Więc... Oni są zbyt ważni. Karol, możesz powiedzieć, że to ja go uratowałem? więc Piotrek Zieliński grał. No dobra, a powiedz mi, bo a propos piłkarzy, no. Ja słyszałem, że to w Premiership chyba coś takiego w którymś klubie robili, że trener czy zarządzający zespołem, jak jeździli po hotelach, to kazał wyłączać Wi-Fi że grali w jakimś tam nie momencie, wiem, jak jest żeby, wypadku, ale... żeby odcinać po prostu, bo oni grali, niektórzy piłkarze, do rana, dzień przed meczem. No nie, no to nie, to chłopaki, jak jest mecz, czy Bereś, czy Karol, jak jest mecz, to w ogóle Bereś się w ogóle nie pojawia, Karol dosłownie tylko na chwilę, nie ma opcji, nie? To jest prawda, to w ogóle nie ma opcji, przed meczem będzie jakieś tam dogranie do nocy. Ale no, wiesz, no, Karol na przykład jest gościem, który ma skilla na poziomie, wiesz, no, wchodzi na arenę i walczy na dużych imprezach. Znaczy to jest w ogóle jest super w tym utalentowany, tylko z drugiej strony też, no wiesz, no, dosyć nietypowy zawód, nie? No bo masz bardzo intensywny trening, na którym jesteś super fizycznie zmęczonym gościem. No tak. I jedyne, co masz zrobić po tym treningu, to zjeść i odpoczywać. I się zregenerować. No bo jak w inny sposób, no to co innego masz w tym domu robić? Możesz pójść na spacer, na przykład będziesz chodził 6 godzin, nawet mieszkając w jakiejś Genui czy tam w Turynie. No i na koniec dnia, no,
no co ty biedny masz robić? Wyciągasz nogi na kanapie, wkładasz te rekowery, czy jak go nazywacie. No. I on tak siedzi i graliśmy. No, w czasie COVID-u zagraliśmy strasznie dużo, nie? Też były dziwne czasy, oni na jakieś zamknięci w jakichś hotelach, wtedy brak jakiejś tam logistyki, więc dużo wtedy graliśmy, nie? Tak bym powiedział, nawet bardzo dużo. No u nas w zespole, znaczy ja gram, ale myślę, że jestem, że tak powiem, jeżeli chodzi o godziny spędzone przed konsolą, to zdecydowanie w dole, ale u nas chyba w zespole chyba w tym roku, nie wiem, czy aż tylu jest grających. Piotrek Nowakowski na pewno dużo gra. Ja od kiedy w ogóle kupiłem sobie nową plejkę, to zacząłem mieć nowe relacje z chłopakami w szatni. Nagle miałem nowe tematy. Z tymi młodszymi szczególnie. Tak, miałem tyle tematów do omówienia na każdym treningu, że byłem w szoku. Ja jestem gościem, który jak wsiada do fury, to od razu odpala telefon i zawsze gdzieś muszę zadzwonić. Nie? Zawsze, bo zawsze mam jakieś niedobre połączenia. A przy COVID-zie i w momencie, kiedy graliśmy, to nagle ktoś mówi, no to obejrzyj tam stream tamtego jakiegoś chłopa. Ja mówię, ale jaki stream, że nie będę oglądał jakiegoś gościa, który gra, w ogóle co mnie to interesuje. Ty no, samochód odpalał na ten od razu i cały dzień. Tylko spotkanie, coś czekałem, od razu odpalałem stream. Jak gram, a jak tutaj tam lutują tą broń, a na takich dodatkach, kurde, a no bo ty, to jest dobra, ty widzi, i wieczorem było od razu gadka, widzieliście tego dzisiejszego streama, tam jaki podjazd zrobili, na lewo, no ta, no zajebiste, w ogóle nie, to super, w ogóle, no ty róbmy tak, wiesz, no nie, ale mnie... ja powiem wam szczerze, ja to nie czuję za bardzo, w sensie jakby lubię oglądać sport taki w świecie realnym, ale oglądać e-sport jak ktoś gra na YouTubie, to nie dla mnie. Ty, Łukasz, oglądasz sobie gdzieś tam, jak inni grają, czy? Mój Leon ogląda, jak grają w Minecrafta na przykład. Okay. I to jest gdzieś tam też było na topie ostro. Ale ja pamiętam, jak analogowo, jeszcze nie mając żadnej konsoli, czytałem CD Action, żeby wiedzieć, jak wygląda gra i jak się gra. I gdzieś dopiero po roku rodzice mi kupili, więc dla mnie to było oglądanie gier. Ale też nie mogę jakby złapać tematu, jeżeli chodzi o oglądanie, ale widzę, że dzieciaki robią to gdzieś tam bardzo szybko, zwłaszcza jeżeli jest to gra, w którą sami lubią grać, tak, i patrzeć na to, jak to wygląda, co można zrobić, co znaleźć, więc Leon lubi oglądać. Ja streamy Izaka czy Lecha, to jak nienormalny w ogóle, na się spokój. W ogóle ja wiedziałem wszystko, co o nich słychać, każdego dnia. Mało tego, jeden z kumpli, z którym graliśmy w czasie COVID-u, teraz pół roku temu jakoś trochę może mniej tego się pojawiło, czyli przez 2 lata ja z typem gadałem, słuchajcie, 3 godziny dziennie minimum. Ja nie mam pojęcia do dzisiaj, jak on wygląda. Absolutnie. Tomek, pozdrawiam. Nie wiem, co to za typ. No, wiem o nim wszystko, ale nawet nie mam pojęcia, jak wygląda. Więc, znasz głos i tyle. Ale wracając do Róży, wiesz, i Róży bardzo też się spodobał Sackboy, naprawdę czadowo. Więc wiesz, samo możliwość grania czegoś razem, realizowania, tak. To oczywiście od rodziców zależy, która treść jest adekwatna. No właśnie, bo mogli pewnie gadać o tym, w co my graliśmy godzinami, ale jednak jest to program trochę o parentingu, o rodzicielstwie i o jakimś tam stosunku w tym wypadku do gier. Jakie ty dostrzegasz walory edukacyjne w gamingu dla swojego dziecka? Moja żona powie, że gadam głupoty, ale wiesz, ja jestem gościem, który bardzo lubi rywalizację i mnie to napędza. Widzę po Róży, że ona bardzo nie lubi przegrywać, co mi bardzo imponuje. Chociaż mówię, to nie ma znaczenia, drugie miejsce też jest super. Szczególnie jak tata jest pierwszy. Drugie miejsce jest super i absolutnie to nie jest tak, że ja mówię, że tam boostuję, niekoniecznie musi być pierwsze, nie, w żadnym wypadku. To ja wychodzę z założenia, jak sprawia coś przyjemność, super, idź w to. Ale cudowna rzecz jest, wiesz, no, czujesz się takim, kurde, prawdziwym tatą, no bo to dziecko cię pyta, jak to zrobić, tu weź pomóż. I de facto każdą grę, którą weźmiesz z moim doświadczeniem wielogodzinnym, no ja to wszystko już kiedyś robiłem, więc takim rodzaj mentoringu w tym konkretnym temacie, to jedna rzecz, super, że robisz coś razem. Wiesz, no dzisiaj... No właśnie, bo to jest trochę inny klimat, nie? No nie wiem, co wy robiliście ze swoimi rodzicami, czy z tatą, czy z mamą. No ja z tatą chodziłem na rower i grałem w piłkę, jak wracał po pracy, no ale wiem, że często jakby bardzo się do tego zmuszał, a teraz jest łatwiej, no bo możesz sobie usiąść na kanapie i z dzieckiem pograć. W ogóle inny świat, opowiadasz. Też jest dużo jakby powodów do rozmów. Tak, raz staje się pretekstem do ruszenia w zupełnie inne tematy, a czy to prawdziwa, czy ten unicorn może lecieć, a może jak to pobudza tam wyobraźnię dziecka, nie? No, jak zgadza się po prostu o świecie, są cudowne. I też, wiesz, przykład tych gier, które ja z nią gram,
Oczywiście ja gram z nią w zupełnie inny sposób, zupełnie bardziej pokazując jej ciekawy świat, nie? Ale ma podłączonego pada? Tak, ma. Ona w ogóle bardzo często, jak miałem jakąś opcję, że gdzieś daleko przejechać, to mówię, Mortko, no to jedziesz, pojedziesz, nie? A ja robię kolację. Zwrócę. I tam w ogóle było, tylko nagle był krzyk, atakują, uciekam! No. Więc robienie czegoś razem, przeżywanie czegoś razem, odkrywanie nowych rzeczy razem. Poczucie wyobraźni no, u nas jest bardzo kolorowo, nie? Jestem gościem, który opowiada bajkę, to tam bardzo się też wczuwa, więc ona, jak ten świat dla niej był kolorowy, to jest cudowne, jak patrząc na nią widzisz, jak pewne rzeczy ją zaskakują, aż z niedowierzaniem. Jednak jedno to jest malowanie rzeczy w wyobraźni, super, książka. I tu u nas to jest jakiś tam rytuał, że codziennie wieczorem przed snem jest na rodzaj jakiejś przygody w ogóle gdzieś daleko. Ja też bawię się w jakieś opowiadanie bajek. Moja żona mówi, że... Ale na głosy dubbingujesz postaci z bajek. Tylko moja żona mówi, że to nie jest dobre, bo tam nie chodzi o fabułę, ale my się kumamy w tej kwestii. Myślę, że aktorzy i aktorki tak mają, bo tutaj też... No my szukamy bardzo... To nie jest dokument, nie? To, co my robimy. To jest mocna fantastyka. Ale często jest tak, że to opowiadane przez ciebie jest... ciekawsze dla dzieci. Znaczy, na przykład też moje dzieci mówią, że no to opowiedz ty bajkę, a nie czytaj. Przeczytaj, nie? No, to jednak... wymyśl. Tu tak. U nas długo było tak, że najpierw było chwilę czytania, żeby jednak patrzyła w literki i tak dalej, a później zgasiliśmy światło i już zasypiała z moją tą opowieścią. Tylko moja opowieść zawsze ma schowany morał, ale bardzo głęboko. to też jest trudny temat, no bo ja sądzę, że wiedziałem, co jest dobre dla chłopaka. Nie? Defaultowo wiem, które cechy u młodego mężczyzny są gdzieś, wydaje mi się, potrzebne. Mm-hmm. Albo jakie bym chciał, żeby miał. U dziewczynki jednak to jest odwieczny spór z moją cudowną żoną. Ona absolutnie uważa, że to nie ma znaczenia ta płeć. Ja z kolei uważam, że dziewczynki nacechowane większą wrażliwością i dalej, że ich świat jest trochę inny. Więc staram się, żeby to, co opowiadam, albo to, jak gramy, też nie było przesycone rzeczami, które ja bym chciał widzieć u siebie. Tutaj jest trochę gdzieś inaczej. Ja też mam takie poczucie, że włożyliśmy z Agą cudowny, najpiękniejszy na świecie czas, wychowując ją. I wiem, że jak mamy takie rzeczy jak Playka, że robimy coś razem, co szczerze ją fascynuje i naprawdę lubi to robić z wami. No. Że ona jest w naszym kręgu jednak wspólnych pasji i rzeczy. No bo jednak naturalnym jest, że z czasem ta rola pewnie rodzica będzie przychodziła na rzecz jakiegoś środowiska czy towarzystwa, w którym będzie się obracała. Ale dopóki ten mój świat będzie na tyle kolorowy, że będzie dla niej interesujący, to ja mam takie poczucie, że my coś robimy razem. I czasami łapię się na tym, czy to, że my robimy razem, jest bardziej dla niej, czy bardziej dla mnie. Do poczucia takiej wartości, że jednak jest cool, bo ona włącza tą, wiesz, te PlayStation, ona rzeczywiście się jara. Ona się naprawdę cieszy, ona widzi rzeczy, które są tak kolorowe i tak niesamowite. I te elementy graficzne, które dla nas były, to my sobie musieliśmy dużo wyobrażać na etapie pierwszego PlayStation, nie? A tutaj jednak ten świat już jest naprawdę narysowany. I to też nie jest tak, że to ci odbiera jakąś dozę kreacji, no bo ilość możliwości rzeczy, które wykonasz w tym świecie, jest absolutnie dzisiaj prawie nieograniczona. Więc no mówię, to tylko też rolą mądrego rodzica jest dopasowanie tych treści, które są odpowiednie dla dziecka. To oczywiście są te wszystkie wskaźniki, tam 7, 6, tam 12 lat, które możesz coś robić. No ale z drugiej strony, wiesz, moje dziecko idzie do szkoły i pyta tak, kiedy zobaczymy Wednesday. Ja mówię, no sam oglądałem Wednesday i były momenty, kiedy nie odczuwałem... Że nie, może nie lęk, ale taki dyskomfort, co na tym drzewem może się czaić. I wiem, że ja jej tego nie chcę pokazać, ale też wiem, że jest to już przedmiotem rozmowy w przedszkolu, w szkole. Inne dzieci widzą coś, wiesz, my z różnymi jesteśmy bardzo blisko, pewnie niektórzy rodzice nie mają tyle czasu i dzieci bardziej są same ze sobą, no i sięgają po treści, które w moim odczuciu jeszcze nie są dla nich dedykowane. Ale z kolei później w szkole, w tym tyglu, następuje moment, kiedy konfrontacji, czyli nie oglądanie Wednesday. Co wiesz, na jaki temat? Wyklucza cię z trochę z tego, tego dyskusji, nie? Więc... No, ale na grach są też oznaczenia, nie? Dobrze. Tak, absolutnie. Więc tutaj na Sackboyu było cudownie, nie? To była fajnie razem spędzony czas, gdzie ona oczywiście, że o wiele pójść na rower, tylko, że ten element takiej grywalności jest, czy rywalizacji, wiesz, jak ona jedzie z rowerem, to za chwilę się kto dłużej bez trzymanki, kto będzie szybciej przy bot z lodami. Nie wiem, skąd to wzięła, ale dzięki Bogu, że to ma. Oczywiście to nie jest ważne, kto wygra, ale mi się podoba element rywalizacji. Podoba mi się, że
na chwilę ktoś mnie to powie, wytknie palcem, że jestem jakiś archaicznym w ogóle troglodytą emocjonalnym, ale podoba mi się moment, kiedy widzę, że jest jej przykro, że czegoś nie wygrała, że, że zależy jej na tym zwycięstwie, zależy jej na tym, żeby być pierwsza. Ale mieliśmy przecież taki program, już nie pamiętam z kim, chyba z Łukaszem Burnosem, a propos tego, czy grając z dzieckiem czy w tamtym wypadku w planszówki, czy dawać wygrywać, czy uczyć je przegranej, te dzieci, no wyszło na to, że wcale niekoniecznie. Dlaczego ma się uczyć przegrywać? Lepiej niech chce wygrywać, chce wszystko wygrywać. I to jest właśnie też to, co ty byś chciał, żeby ona wyniosła z gamingu? Wiesz co, ja mam do tego dystans, czyli chcę wygrać bez wątpienia do momentu, kiedy rywalizuję, ale mnie porażki absolutnie nie bolą. Nie? I w życiu, i ten ja otrzepuję się, idę dalej. Ona bardzo przeżywa. Myślę, że na przykład teraz byliśmy w jakimś wesołym miasteczku i tam trzeba było, jakaś oszukańcza gra, trzeba było rzucić 5 takimi woreczkami w balony, które były w ścianę balonów zakupowanych. Nie? No i tam wszyscy nie mogli trafić za pierwszym razem, od razu odpadali, trzeba było 5-5, żeby dostać wielką maskotkę. No i mi się udało 1, 2, 3, 4. I ku mojemu zaskoczeniu. I nagle rzuciłem 5 i 5 trafiłem w balon, ale on nie wybuchł, czyli nie było nagrody. I było jej bardzo przykro. Bardzo. Nie był z grubszego materiału. Nie wiem w ogóle, jak to się stało. Ale ja nigdy nie podejrzewałem Róży o to, że ona już ma ten gen rywalizacji. Z drugiej strony wiemy, w jakich czasach żyjemy. I teraz tak, z jednej strony moja perspektywa jest taka, żeby to dziecko było cały czas hołubione, noszone na rękach i jak najmniej obcych ludzi, bo ja chcę, żeby ona, bo ja wiem, jakie mam z tym wartości, uważam, że on jest słuszny i nie chcę poddawać tego, wprowadzać elementu X, czyli osób trzecich, które mogą zepsuć jej system wartości na przykład. Oczywiście jest to błędne, no bo to dziecko musi finalnie wyjść, samo funkcjonować, ale pojawia się taki moment, w którym jakby to powiedzieć, żona już mówi, że muszę zamknąć ryję, jak o tym mówię, bo jestem po prostu totalnym oldschoolem, ale ja chciałbym, żeby to dziecko, inaczej, zarazem bym uprościł to, żeby też nie wyszło z tego jakaś wielka rzecz. Ja wiem, jak chcę, żeby, uważam, że na pewnym etapie chciałbym, żeby Róża miała system wartości, który gdzieś jest spójny ze mną i oczywiście z moją żoną przede wszystkim. Ale nasze systemy wartości się pokrywają. Pokrywają się. Droga dążenia do pewnych celów jest inna. Więc, ale teraz tak, czy ja mam powiedzieć temu dziecku, że wygrywanie jest nieważne w świecie, w którym ta rywalizacja jest absolutnie wszędzie? Oczywiście w żadnym wypadku nie uważam, że realizowanie tych celów definiuje ją jako człowieka. Czy to, że dostanie się do lepszego czy gorszego liceum, to nie ma żadnego znaczenia na tym etapie. Moja żona jest klasycznym prymusem, od którego ja bym ściągał. A ja jestem tym gościem, który zawsze starał się więcej opowiedzieć niż wiedział. Tylko, że na koniec dnia i jedne i drugie cechy gdzieś są potrzebne, nie? No bo jak Aga ma gdzieś usiąść, ma coś zrobić, napisać, to finalnie robi to o wiele lepiej ode mnie, ale często nie ma odwagi po to sięgnąć, gdzie z moją bezczelnością i tym, że musiałem całe życie sobie tam kombinować, pojawia się absolutnie sięganie po wszystko, co chcesz. Pytanie, czy się złapiesz, ale wszystko należy, wszystko jest w moim zasięgu według mojego zdania. Moja żona może ma mniejszą wiarę w swoje możliwości, ale pod względem umiejętności jest bardziej predestynowana do tego niż ja. Więc, a Róża jest po środku. Bo Róża ma, wydaje mi się, łatwość nauki i mam nadzieję, że tak samo podejdzie w taki poważny, obowiązkowy sposób do pewnych rzeczy. Mam nadzieję, że będzie wynikać u niej z pasji. Tylko wiesz, to też w ogóle pytanie nad poziomem edukacji i tego, czym ta edukacja ma za chwilę być. No już nie mówię o czacie GPT, ale masz takie poczucie, czymże dzisiaj jest ta szkoła, w co ona cię uzbraja, albo w jaką wiedzę, ta wiedza, której się uczymy. Abstrahując, ja uważam, że szkoła jest ważnym elementem życia, rozwoju człowieka i studia, i ja tak zostałem wychowany. Ale pod względem właśnie pewnie konsekwencji realizowania pewnego celu, dochodzenia od punktu A do punktu B, wyznaczania sobie celu z determinacją i konsekwencją go realizowania. No myślę, ale, że łatwość teraz dostępu do wszystkich informacji, czy nie wiem, tak. Właśnie masz chat GPT, napisz mi wypracowanie na ileś tam znaków na temat taki, ale tak, żeby nie wyglądało, że jest napisane przez... Tak, i to ja uważam, że nie do końca chodzi o konkretne merytoryczne umiejętności czy wiedzę, w którą zostaniemy wyposażeni na studiach, a właśnie o to, że wyznaczamy sobie cel i konsekwentnie go realizujemy, bo nawet z czatem GPT zrobienie 5 lat studiów, poświęcenie na to czasu, chodzenie na wykłady,
to jest wyzwanie dla młodego człowieka. I to jest wyzwanie, które ma lud sprosta albo nie, na przykładzie oczywiście studiów. Więc mi się wydaje bardziej to, że to budowanie konsekwencji, obowiązku, u mnie to było w pracy, nie? Miałem 17 lat, kiedy trafiłem na plan, byłem dresiarzem, który bardziej myślał o Legii i o dziewczynach, a nagle ktoś ode mnie wymaga bycia na czas, punktualnym i jeszcze bycia przygotowanym, bo jednak walisz, wiesz, 20-30 stron tekstów w jeden dzień, mówię, że Jezus Maria, że oni są nienormalni. Więc mnie, ale były osoby, które tego mu nie podobały i powiedziały, że to nie jest ich świat. One nie chcą takiego rygoru. Ja jestem bardzo konsekwentny, wydaje mi się, i uważam, że to jest cecha, która nawet przy tak szybko dynamicznie zmieniającym się świecie jest pewną wartością. I jeżeli mowa o Róży, podoba mi się, że ma swoje pasje, które cały czas rozwija. Podoba mi się to, że próbuje wielu rzeczy, a to pianina, a to tenis, a to basen, a to dzisiaj podoba nam się to, a jutro to. I niech ona szuka, nie? W sensie moją rolą rodziców jest dostarczenie jak najszerszego spektrum tego. Jesteśmy w teatrze i ona jest zachwycona teatrem w ogóle. Gdzie ja przez całe życie umiałem złapać boksera do teatru i się nudziłem i zasypiałem, to ona jest rzeczywiście tym pochłonięta, jak mówi o śpiewaniu. Teraz była u koleżanki i tam jakieś karaoke było na Playce. Tam karaoke, chyba, jak to było? Najpierw grały w Baza, takie te pytania, jakieś quizy, a później było jakieś karaoke. No to była tym zachwycona, nie? Więc ja uważam, że rolą rodzica dzisiaj jest pokazanie jak najszerszego spektrum w adekwatnym czasie i rozwoju, i wrażliwości. Gadaliśmy chwilę o siatkówce, jak to jest w naszym świecie, to muszę ciebie zapytać o to i odejść trochę od tematu. Dużo aktorów jest wkręconych w gaming, gracie na planach pomiędzy przestawianiem scen i scenografii, macie jakieś takie kąciki albo takich zakręconych gości, którzy przynoszą playkę i po prostu w kącie podpinacie do jednego monitora. Nie, to widziałem tylko u piłkarzy, ten niesamowity neseserek, który oni wożą za sobą. To jest niesamowite. No. Słowo zajebiste wypełnia definicję, jak to jest. To jest w ogóle, jak mi Karol wysłał z foty tego, jak to w ogóle wygląda. Że jedziesz z tą wajzeczką, masz swój komputer, masz swój ten, masz playkę włożoną, masz swój ekran, no to jest czat. Nie, na planach tego nie ma, bo plan też oczywiście polega na czekaniu, ale plan polega na czekaniu w mało komfortowych warunkach, więc tam nie masz telewizora i playki, szczególnie, że głównie masz plenery, więc jesteś w jakimś kamperze, siedzisz czy w jakiejś przyczepie i tylko tam czekasz na swoją kolej, ale wiesz, no... A podkładałeś kiedyś głos w jakiejś grze? Nie, dubbingowałem coś, ale wiesz, z moją dykcją dubbingowanie to jest spore wyzwanie. To jest, polski dubbing twoim zdaniem jest tak samo spoko w grach, jakby jeżeli chodzi o filmy, no to jesteśmy topem, tak? Ale w grach jest świetny, nie, jest petarda. W grach jest w ogóle petarda, w ogóle Antek Pawlicki widziałem sporo, gdzieś go słyszałem ostatnio i byłem, kurde, zajebiste. Więc... No pamiętam, jak powiedziałem któremuś z młodych zawodników u nas w drużynie, że Zośka dubbingowała jedną z postaci w Wiedźminie, no to w ogóle rozwaliło mu mózg, jak to. No tak, ale grała, ale nawet nie doszła jakby do, nie poszła tym torem jakby scenariusza, że nawet siebie nie mogła znaleźć i wkurzało ją to i odpuściła, nawet nie przeszła całego Wiedźmina. No, żeby zapać Wiedźmina, to jednak tam musisz spędzić sporo godzin, nie? To jednak jest tak otwarty, wielki świat, że na planie aktorzy zdecydowanie więcej piłkarzy, ale to chyba jest, no wiesz, ja też chcę myśleć, że byłem kiedyś sportowcem, amatorem oczywiście, że ten element rywalizacji jest tym, co się napędza. Czyli ty chcesz rywalizować, ja rywalizowałem z bratem grając w FIFA, grając w ESS Pro Evolution, grając w menadżera. Czy wiesz, Uncharted był już inną przygodą, bo Uncharted grałeś sam, nie? Wcześniej grałem oczywiście w Tekena, jak nienormalny. Ciągle o to, tylko wiesz, bo nas było dwóch chłopaków. I nagle moim gdzieś tam, tym, co jest dla mnie największym wyzwaniem, to żeby ten mój system wartości dosyć taki ciosany grubokołkiem męski zaimplementować do bardzo wrażliwej, cudownej istoty, jaką jest moja córka, nie? I tutaj jednak ona czego innego szuka w tych grach. Ja nigdy nie wsiadłem na konie, nie podróżował po pustej sawannie albo po górach północnej Anglii w poszukiwaniu jeleni, albo jak to już robił z nią zajęcy, bo widziałeś chłodnego zajęca i za nim pobiegł. A masz takie poczucie, że patrząc na kolegów, czy na jak gracie, bo Róża jest może za mała trochę, że już to trochę za długo, w sensie, że macie taką odcinkę, że no dobra, no już gramy czwartą godzinę czy trzecią. Kiedy jest ten moment, gdzie trzeba jakby zbastować? Nie? No bo... Mamy dosyć poukładane życie w domu i mamy takie czasy czy sloty czasowe, w których to są przeznaczone do zabawy, a takie, które są przeznaczone... No wiesz, ja jestem bardzo...
Podanie z dwoma zdjęciami. To się powinno, tak, ja to się jestem... powinno pojawić pytanie, czy twoja żona ma taki sam stosunek do gier jak ty. Ja jestem, jestem człowiekiem, który... ja się zapadam, nie? W sensie, jak ja coś robię, to ja w tym się kompletnie zatracam. I jeżeli przechodzę z łazienki do kuchni i będzie włączony telewizor i będzie leczał, nie wiem, ścigany, to stanę, patrząc jednym okiem na tego ściganego, i zostanę przez najbliższe półtorej godziny albo 30 minut do najbliższej reklamy, bo w to się jakoś wkręcam. Jak gram, to dzieje mi się to samo. Jak idę biegać, to zapominam o tym, że trzeba zawrócić, bo słucham jakiegoś podcastu na przykład, nie? I no, ja nie mam podzielności uwagi. Bóg mi tej cechy nie dał tak w ogóle. W sensie, jak teraz rozmawiamy i ktoś by wszedł do tego pokoju i ukradł lampę z tyłu, to pewnie bym tego nawet nie zauważył, bo skupiam się na tym, co mówię. Dlatego, żeby nie, gdzieś nie szczeznąć głodny na końcu świata, bo się zabiegłem i zapomniałem zjeść i zasnąłem i rozładował mi się GPS, to muszę wprowadzać elementy porządkujące moje życie. Okay. I dlatego u nas jest tak bardzo jasno i klarownie, która godzina konkretnie i to mi porządkuje czas. I sądzę, że tak samo ma gdzieś róża, że jest moment, który w ciągu dnia, który jest tam przeznaczony na zabawę, rozrywkę, na wspólne jakieś działanie. I nie ma problemu, żeby ją oderwać od tego, czy masz jakieś takie argumenty, które działają zawsze, że... Na maksa jest problem, ale to jest jeden koronny argument, Mordko, no bo jutro nie będzie lodów. Okej. Okay. To w ogóle wiesz, nie? Szantaż jedzeniowy. Nie, tam jest w ogóle... no nie, no na machmat samo co ja, wiesz, jak coś jest przyjemne, to chcę, żeby to trwało, a gra jest tak relaksująca, tak dająca ci poczucie, wiesz, partycypacji w zupełnie obcym świecie, że no chcę, żeby to trwało, nie? Szczególnie na tym koniu podróżując tam gdzieś po tym świecie, czy łażąc tym Sackboyem, to wiesz, masz takie poczucie, że tam jest ten realny świat przez chwilę. I oczywiście pewnie, jak jesteś młodym człowiekiem i za dużo czasu spędzasz przy grach, no to ci może gdzieś się zatracić się w tym, gdzie jest ta prawdziwość. Ale od tego są rodzice, od tego są opiekunowie, żeby wyznaczyć zasady, bo to jest cudowne, ale w odpowiednich ilościach, w odpowiednim czasie. No wiesz, ale w ogóle te argumenty naszych rodziców, że jak będziemy tyle grali, to nic nie osiągniemy, no to zostały obalone, no bo tak, przez gaming można zrobić teraz tak gigantyczną karierę światową, zarobić olbrzymie... Pewnie nie wszyscy, nie? Ale jest pieniądze, w ogóle... że w ogóle, wiesz, te argumenty naszych rodziców, twoi rodzice się wkurzali, jak... No na maksa, nie? No bo włączaliśmy w nocy playkę, jak bałem, że mama się spali, spaliśmy się wspólny pokój, więc graliśmy cały czas. Weekendami to było jeszcze gorzej, ale wiesz, z naszych czasów za pewnym razem z moim bratem wzięliśmy udział w jakichś tam zawodach, gdzieś na jakiejś hali z obcymi typami, nie? I nawet to nieźle poszło, a dzisiaj możliwości rywalizacji online na całym świecie, gaming w ogóle jako gaming, to są w ogóle te badania są niesamowite. Ilość osób, które gra w Polsce, to jest chyba tam 40% społeczeństwa. Oczywiście znakomita większość uprawia jakąś tam farmę, czy robi rzeczy, które są pochodne od samego gamingu. No ale sam wiesz, jak było, wiecie, no, sponsorem jest PlayStation, ale to dużo gadać. No ja polowałem na swoją playkę chyba przez półtora roku. No to było nie do kupienia w ogóle. To było, no kiedyś to nie było takie dostępne. To teraz jak piątka wychodziła, to było jakieś szaleństwo. Wcześniej było niedostępne, bo tak było mniej. Wiesz, byłeś młodszym człowiekiem, wiesz. Ja na komunię wtedy jeszcze nie dostałem, jakoś później chyba dostaliśmy. Nie? Wtedy to były rowery i takie tam. Było, tego nie było gdzieś w ogóle i nagle ja mam w szafie PlayStation 1, 2, 3, 4, 5 nad telewizorem. W ogóle Aga mówi, wyrzuć mi, Manek, pożartuję, że po prostu nie robisz, mówię, wyrzuć mi. No, wyrzuć mi garnki, tak samo są to niepotrzebne. Więc... No ale mimo tej niedostępności, to uważacie, że dalej to jest jakby dobry prezent dla dziecka, bo jakby czy to jest taka sama inwestycja w to dziecko, jak na przykład zapisanie go na jakiś, nie wiem, sport do grania? Można to teraz jakoś tak porównać? Mi się wydaje, że wiesz co, że po pierwsze te dzieciaki o tym marzą. No, możesz dać im zawsze atlas geograficzny, który na pewno dostarczy im wielu zrażeń. I ja też pamiętam, tylko dostałem atlas i po dwóch latach go tam sobie przekartkowałem. I na pewno jest fajne. Sądzę, że dzisiaj powiesz Siri Afrika i będziesz miał tego więcej. I aktualne, obecny, nie wiem, obecny kamerę z Kapsztadu. I to jest trochę bardziej pasjonujące niż atlas, który jednak może fajnie pachnie, ale jest trochę jednak statyczny. Nie trzeba było czekać, już teraz nie trzeba czekać kolejnego tygodnia czy dwóch na nowy świat wiedzy, tak? Więc ja, wiesz, no ja mam, pamiętam, ja mam też chrześniaka, nie? Który ma dzisiaj egzamin do 8 klasy, do liceum, czyli jest 8-klasistą, no to jego świat to jest po prostu
playka i jeszcze raz playka. Oczywiście ma swoje pasje, znajomych, kolegów, ale też z tymi kolegami gra. Co chwilę mówi, wujek, ty taką grę masz tam? Ja mówię, no mam, a to grałeś? Ja mówię, no grałem. A to? No też grałem. I nagle hit, zaprosiłem go do jakiegoś wspólnego grania z tymi kumplami, mówię, chłopaki, dzisiaj bez przeklinania, wiecie, będzie mój chrześniak, wiecie, on ma 14, 13 lat. No to też chyba właśnie jest ważne, żeby stary, nie demonizować tego i żeby, wiesz... On dostał piątkę, playkę 2 miesiące wcześniej i chyba zagrał jakąś jedną grę, już nie pamiętam nawet, co to było. Ghost of Tsushima. I mówi, wujek, bo ja tam słabo grałem, to mówię, że będzie głupio. Ja mówię, dawaj, Alex, będzie super czadowo. Ty, w pierwszej grze może miał mniej fragów niż my, ale nie zginął absolutnie. A po 2-3 sesjach... Był kotem. Był lepszy ode mnie, stary. A ja w to grałem cały COVID. Już więcej go nie zaprosiliście. Ja mówię, Alek się nie może, uczy się. Więc wiesz, też takie, wiesz, na początku tam koleś się pilnuje. No, Alex, a ty ile masz lat? Wiesz, gadasz jak z dzieckiem, po czym nagle łapiesz na tym, kurde, chłop robi, tutaj fraguje, podjeżdża tam chłopaków, czafte, rzuca granaty, mówisz, ty, no w ogóle, co tu się dzieje? I robisz razem rzeczy. No i mój brat, wiesz, ojciec Aleksa, mówi, co wy tam robicie? No z wujkiem gram, a w co? W te głupoty tam grasz. A poczekaj, głupoty. a daj mi chwilę zagrać, i wiesz, i... No wiesz, no, jak to się mówi, don't hate the player, hate the game, no. Dzisiaj ten świat tak wygląda, no, każdy jara się po prostu tymi grami, no, no tak. I mamy teraz dodawać, że jest inaczej. Jeżeli ja z tym się czuję okej, jeżeli nie mam z tym powodu jakichś koszmarów w nocy i tak dalej, i poświęcam na to odpowiednią ilość czasu, to jest cudowne. Poznajesz zupełnie inny świat, zupełnie innych ludzi, to są zupełnie nawet dla ciebie treści. Wiesz, no. A da się kontrolować dziecko w ogóle w dzisiejszych czasach, gdzie możesz zagrać, nie wiem, praktycznie na najmniejszym jakimś urządzeniu, usiąść sobie w toalecie i wiesz. Wiesz, to od ciebie zależy chyba na koniec, nie? Wiesz, no, jeżeli powiesz, że to nie jest dla ciebie dobre, a to dziecko tobie ufa i ciebie słucha, nie dlatego, że musi, tylko dlatego, że wierzy, że robisz to z troski, pewnie ona tego nie ma świadomości, ale wie o tym, że jesteś tym, który prowadzi za rękę i pomaga, no to ona po tej treści też nie będzie zaglądać. Oczywiście jak usłyszy 400 razy w szkole łędzej, tak gdzieś będzie miała możliwość, to odpali łędzej, nie? Ale no też trudno, żeby było inaczej. Nie? Trzeba gdzieś pewnie podnieść rękę, nie? No, na pewno nie da rady tak puścić dziecka, żeby samo z tego zrezygnowało, tylko trzeba, choć teraz coś porobimy jakby innego. Nie? Mi się wydaje, że ta szczera rozmowa z rodzicem to jest kolejny etap, w którym możesz robić coś razem, a to w jaki sposób i czy to jest odpowiednie dla niego, będzie wynikało z tego, jaka jest wasza relacja. Ściąganie wszystkiego odpowiedzialności na to, że gra, wiesz, moja mama pamiętam, mówiła, no będziesz tak grał, się zabijają. Całe życie będziesz tak grał, nic z ciebie nie będzie, nie? No nagle łapiesz, kurde, ile tematów, rozmów, ile ludzi poznałeś przez to. No słuchajcie, jak ja poznałem po raz pierwszy chyba Izaka, to w ogóle miałem bardziej spocone ręce, niż poznałem, wiesz, wielkich piłkarzy, kurde, czy wielkich aktorów, nie? Mówię, kurde, stary, ty to grasz w ogóle, ty, ale czad. Więc u mnie to jest pasja, nie? A po prostu nieszczera pasja i też Róża widzi, jak idziemy biegać, widzi, jak idziemy na siłownię, widzi, jak, nie wiem, czytam książkę, czy coś oglądam, ale widzi też, jak gram i też chcę to robić. I... No właśnie, chyba najważniejsze, że to jest jakaś jedna z części tego życia. To jest część naszego świata. Cały, ale jakby cały teraz świat przyszła do ciebie i powiedziała, tato, ja chyba czuję, że mam szansę na mega karierę, ale muszę grać tak co najmniej 7 godzin dziennie. To God of War. Bym powiedział, Róża, no musimy zastanowić się twoją przyszłością. Róża, może ty wiesz, że postawimy się. Nie, no tak powiedziałem, God of War, to też kolejna gra, w tym się tak na maksa wkręciłem w ogóle. Ja ostatnio miałem taką akcję, że z Martą sobie siedzimy, a może byśmy sobie obejrzeli zdjęcia ze ślubu czy film. I tak stwierdziłem, że kurwa, ja nie mam na czym tego obejrzeć, ale przypomniało mi się, że można włożyć płytę analogową również do tego urządzenia. No tak. No. Wiecie, dzisiaj te gry to już nie jest tylko gry, to jest oczywiście dla mnie element rywalizacji, bo to mnie nakręca, no, ale to już jest część kultury, nie? The Last of Us jest dzisiaj hitem HBO, który jest... No właśnie, robią seriale i filmy, który według ciebie ten na podstawie gier jest najlepszy? No, właśnie, no wiesz, ja to Uncharted, nie? To w ogóle nie ma co gadać, nie? No bo, ale nie, to był świetnie zrobiony film, nie? W ogóle... To jest tylko... Czyli jak ty byś mógł zagrać jakiegoś bohatera z gier, w które grasz w filmie, to właśnie to Uncharted byś wybrał? No czy... Nie, no bez dwóch zdań, tak. Nie, no w ogóle to, wiesz, to jest postać z bohatera. Ja miałem, teraz nie mam, bo nie mam, chyba przy drugich kluczykach do samochodu mam postać tej laleczki Drake'a, tak, z jednej z gier. Więc
wiesz, no tak myślę, które jeszcze gry. No The Last of Us bez wątpienia był takim tematem, który zawsze był definiował gdzieś graczy. To wiesz, chwilę, no, trochę czasu na to spędziłem, nie? Pamiętam nawet dosyć mocno, ale pamiętam jeszcze gry, wiesz, Silent Hill, który był taki na tyle mroczny, że czy Resident Evil, tak. Gdzie no, trochę horror, wiesz, nie? No trochę rozwalał ci łeb, nie? I też te czasy, kiedy siedzisz sam w chacie, masz też 16 czy 17 lat i grasz w grę, gdzie mgła. Te zombie są po prostu wszędzie. Nie? No, masakra, ta mgła w Silent Hillu była straszna od tego wypadku, tam się zaczynało. To dzisiaj pamiętam. Więc no wiesz, no, postać Snake'a z Metal Gear Solid też super, nie? Ale też powstał przecież, też była ekranizacja, był film. Mm-hmm. To jest niesamowite, ale Assassin'a ogóle... też był przecież film. No, też, no też. Był. No, ja no ja Assassin'a poznałem dosyć późno, bo ja poznałem dopiero przy tej odsłonie Black Flag pirackiej. Mm-hmm. No to czat, nie? No to kurde, wow. Więc... No każdy ma coś swojego, nie? To trochę jak z książką. Każdy ma gdzieś swój jakiś klimat twojego twórcy ukochanego. Też wiesz, no ja nawet teraz na playce my mamy też Netflixa wbitego, Spotify'a z tego co pamiętam, więc my tak, no tak, tak. Tego, takie centrum rozrywki w domu się stało trochę. No i jest ładne, w przeciwieństwie do reszty konkurencji. No właśnie, bo też ozdoba. No i jest, no, ale poczekaj, no ale przecież Miles Morales jeszcze jest, że jest Spider-Man, nie? No tak. Więc ja tam pod swoim kątem tego komercyjnego łba, który kocha po prostu blockbustery, to ja tam mam dużo dla siebie, nie? Słuchaj, no trzeba by opowiadać głośno marzenia, może wiesz, jak będziesz mówił głośno, że chcesz zagrać w ekranizację jakiejś gry, to w końcu to się... wydarzy. No a próbujesz zaszczepić w córce miłość do sportu w świecie rzeczywistym? Czy tylko bieganie? FIFA. Biegać cały czas biega mała. No mamy teraz z rowerem przygody. Pochwaląc się, od 2 dni umiemy zmieniać przerzutki. Więc nie no. No wiesz, no, ona widzi, że my to robimy, nie? Ja tam tak dosyć... Zawsze to jest strach, nie? Jak zmieniali. Ona ma taki właśnie jeszcze... Wężowy tor, ale nie no, jara się już, nie, już jest super, nie, to ten rower jest bez wątpienia, no wiesz, super pływa, czy tam uczy się pływać teraz, ale też dlatego, że jest opiekun, jest nauczyciel, jest wiesz, jest tego frajda i nie żadnego tam przymuszania, tylko ona rzeczywiście ma z tego przyjemność. Z bieganiem ze mną tak nie bardzo, ale pamiętam, że jak morza była mniejsza, to mieliśmy taki wózek, nie, który do biegania, więc ona co chwilę, sam co drugi dzień wychodziła z nami to bieganie i to się bardzo podobało. Z czasem, jak trzeba ważyć powyżej 200 kilo, to mi się mniej zaczęło podobać, ale no, później wiesz, przyczepka do roweru, więc jeżdżenie w lewo, w prawo, szybko się co chwilę wywracała, więc ona uchachana w tych pasach, bo to znowu. Więc nie, no, robi to cały czas z nami wszystko, nie? Więc moja żona mniej lubi sporty, nie? Niż w Róży widzę większą taką chęć do rowerów czy do wspólnych takich rzeczy. Oczywiście jest jeden jasny cel, jedziemy na lody, nie? No tak. No to jest ten taki napędzacz, ale no, dużo razem spędzamy tak czas. No, wiesz, a masz w swoim kalendarzu, bo jesteś bardzo zapracowanym ojcem. Ciężko czasami się do ciebie dodzwonić przez tą pracę. A masz w swoim kalendarzu jakieś takie stałe bloki czasowe, które poświęcasz dziecku, czy raczej jest to z dnia na dzień? Staram się, bo muszę planować, nie? No bo inaczej to u mnie to nic nie wychodzi bez tego planowania, ale w miarę możliwości staram się, żeby ten moment, kiedy odbieramy tam dziecko ze szkoły koło 5 do 6, to zanim wrócimy do domu jednak... Wiesz, mamy jakieś rytuały wspólnej kawy, nie? Tam jest jakieś baby chino i coś. I to jest moment, kiedy rzeczywiście ona, wiesz, jak wróci do domu, zacznie coś robić, jeść, czy jakiś iPad, czy jakaś gra, no to wtedy faktycznie no, ona już się relaksuje. A jeżeli sobie po drodze zahaczymy jakąś kawkę, usiądziemy razem i ona, ja piję dużo kawy, nie? Bardzo lubię. Więc ona bierze swoje baby chino i przez godzinę rozmawiamy. Ona potem była u mnie w pracy, ja opowiadam jej, kto mnie zezłościł, a koło bardzo lubię. A potrafisz wtedy odłożyć telefon? Tak. Tak naprawdę, że totalnie jakby nie zwracasz na niego uwagi? Tak, no bo ja się angażuję, wiesz. Dbasz o jakość tego czasu? Bez wątpienia, mam go na tyle mało, że wiesz, no to jest, z pracą jest tak, że Ja mi się wydaje, że ja jestem gościem, który został wychowany w etosie pracy i ja uważam, że skoro poświęcamy na coś najwyższą wartość, czyli swój czas,
to trzeba to robić jakościowo. I oczywiście masa rzeczy mi nie wychodzi i w masę rzeczy mogłem zrobić lepiej, ale ja mam gdzieś poczucie pod koniec dnia, że to, co mogłem, w znakomitej większości zrobiłem na maksa. I tego też ta praca, beznadziejna, ale ja bardzo często bardzo cenię i szanuję osoby, dla których ta praca jest ważna. Absolutnie ubóstwiam osoby, które na maksa coś się angażują. One nie muszą tego robić doskonale, ale ten element wkładu i ceny, które za to płacą, zaangażowania, i dla mnie jest szalenie imponujące. I to z każdym dniem chyba coraz bardziej. Więc element edukacji Róży jest dokładnie tym samym. Czyli jak coś robimy, staramy się robić jak najbardziej jakościowo. Tak samo jak spędzamy czas. Oczywiście wiesz, u mnie jest tak czasami, że nie jestem panem swojego kalendarza, ale jak to się już dzieje, to robię wszystko, co w mojej mocy, żeby tej piątej tam odebrać, czy czwartej, może czasami bardziej piątej. Ale ten czas, ja mam takie poczucie, że kiedyś ten czas rzeczywiście był cenny, mój czas, który ja przeznaczam na jakieś konkretne rzeczy, na pracę, trening, regenerację i tak dalej. Mam wrażenie, że od kiedy jest Nadia, to ten czas po prostu waży razy 100, że te jakby, ja po prostu pierwsze co myślę, to kurde, mogłem spędzić te pół godziny dłużej. Zawsze masz na przykład, nie wiem, jak jadę na jakieś spotkanie, bo ktoś mnie wziął na jakieś tam biznesowe spotkanie czy coś, jadę i ktoś się spóźnia 15 minut czy 30, to ja sobie myślę, mogłem 15 minut dłużej posiedzieć z nią. To prawda. I 15 minut później wyjść z domu i bym spędził z nią te 15 minut więcej. Ja na przykład, naprawdę, to jest niesamowite. Ja z kolei często, jak dzień nie jest najlepszy, tak czasami są takie dni, że nie są najlepsze w tej relacji, jest jakaś kłótnia czy coś z dzieckiem, czy jakaś sytuacja, to wtedy zawsze rozkminiam to potem jeszcze dzień albo dwa, do czego tak się stało, co mogłem zrobić lepiej. Mam po prostu taki wewnętrzny wyrzut sumienia. No ale czasami tak bywa, że na tyle sytuacja robi się taka nie do pogodzenia, że musisz postawić sprawę bardzo jasno, a to dziecku się nie podoba i dzień nie kończy się zbyt fajnie, ale wtedy też, też mam taki rytuał, że w sumie podchodzę i się przytulam nawet jak śpi, żeby to jakoś tak pozytywnie zakończyć i potem łażę z tym kwasem swoim jeszcze chwilę i sobie myślę, co mogłem zrobić lepiej. A ty jak byłeś młodszy, to miałeś jakiegoś takiego ojca wzór, w sensie wśród swoich znajomych, nie mówię o, może to był twój ojciec, ale bardziej pytam o znajomych, czy miałeś takie, że myślałeś sobie, że kurde, jak ja kiedyś będę miał dzieci, to chciałbym wychowywać tak jak ten mój kumpel, czy po prostu, nie wiem, każdy wiadomo jest lepszym i gorszym i brałeś pojedyncze jakieś tam cechy od różnych? Nie, ja mam to szczęście, że mam cudownych rodziców, nie, tak? Nie mógłbym sobie wyobrazić lepszych, więc u mnie zawsze oni byli wzorem. I oni są drastycznie różni, nie? Absolutnie, ale i może też tego sam szukałem w życiu, że my z Agą również mamy drastycznie inne podejście do świata, wielu rzeczy. Może system wartości, który będzie wspólny, to Aga dla niej zawsze dom będzie i Róża na pierwszym miejscu, zawsze, absolutnie. Ja jednak jestem z tych, którzy uważają, że ta praca też w roli mężczyzna w tym świecie. Ja jestem trochę tradycjonalistą i uważam, że są pewne role nam przypisane, w których powinniśmy się realizować i dawanie poczucia bezpieczeństwa, czy dbania o rodzinę, może w ten nasz kretyński sposób, czy zarobkowy, czy taki siłowy, czyli tej troski, no jest tym, co mężczyzn wyróżnia. Ktoś powie, że równie dobrze w innej relacji to kobieta może to robić. Zapewne też tak jest, nie? Mówię ze swojej strony. I przy tej odmienności moich rodziców, czyli bardzo twardego ojca, który wywodzi się z wojskowego domu, wiesz, babcia bibliotekarka, ojciec wojskowy, też tam to nie było tak, że tatuś nie budził mnie z rano, z Kubusiu, kocham cię, mój ty piękny pyszczku, to raczej nie było to. Zaniosę cię w kocyki. Ale absolutne wsparcie zawsze całe życie, ale nie to. A z kolei mama, wiesz, bardzo wrażliwa i tam absolutnie osoba, która nie dostrzega żadnych problemów. Wszystko jest, nie ma znaczenia. Wiesz, palto 6, to nie to, to będzie kolejne, więc a z kolei ja, wiesz, ja przyszedłem bardzo różny etap swojego życia, nie? Ja miałem te 17 lat, kiedy zacząłem pracę i wtedy ten świat zaczął bardzo szybko działać i pojawiła się praca,
później bardzo dużo imprezy, wiesz, znajomi. Wszystko przychodziło bardzo lekko. Później nagle wpadliśmy na jakiś pomysł tego biznesu, który no, był bardzo, bardzo, bardzo trudny na początku. Nie? To ja w ogóle trafiłem, po prostu jak zderzył się ze ścianą, ktoś tam mi wryj, po prostu, że nagle, no to witam w dorosłości. Ja miałem wtedy chyba 25 lat, jak wzięliśmy krechę na hotel i miało być pięknie, poszliśmy do banku, dali nam hajs, jedziemy, będzie tym, co tutaj w aktorstwie się udało, to tu się nie udało. No i to był strzał w ryj, nie? To jednak jest zupełnie inny rodzaj stresu, wiesz, kredyty, zobowiązania, ludzie zatrudnieni, to było dla nas, wiesz, ja do tej pory miałem problem, czy pójść na siłownię rano, czy wieczorem, a tutaj nagle łapiesz się na tym, że budzisz się w nocy, nie możesz spać, bo jesteś przerażony w to, w czym jesteś i wiesz o tym, żeby z tego wyjść, musisz brnąć jeszcze dalej, jeszcze zobowiązania i kolejny, i pomysł. To był strasznie trudny, bardzo wymagający czas, nie? A uczysz już córkę szacunku do tej ciężkiej pracy, czy jeszcze za wcześnie, te 6,5 roku? To ja uważam, nie jest, że. Ona tak po prostu obserwując ona ciebie. Ona bardzo szybko dostrzega swoje efekty tej pracy. Czyli jeżeli coś robimy, rozwiązujemy czy rysujemy, ona jest dumna z tego, co zrobiła. I oczywiście ona jest dosyć szybko zadowolona z tego, co robi, więc. I moja żona uważa, że to jest cudowne i ja też się z tym zgadzam, ale ja jestem tu, że uważam, że jakbyś tak pokolorowała jeszcze troszkę więcej i włożyła w to więcej pracy, to da ci to po prostu więcej satysfakcji, bo tak jest po prostu w życiu. Wszystko, nie wystarczy zrobić byle czego, tylko... Nie, wszystko, co przychodzi nam łatwo, nie doceniamy tego, bo tyle. To jak z wygraniem pieniędzy, nie? Jak je wygrasz, no super, no masz, wydasz, masz, nie masz, nie ma znaczenia. Nie zapłaciłeś żadnej ceny, żeby tego uzyskać, czyli nie zapłaciłeś czasu, poświęcenia. No tylko my sami wiemy, ile nas rzeczywiście coś kosztowało, ile rzeczywiście spędzało nam sens powiek i na ile to dla nas było ważne. Nie pozorując to rozmową czy jakimiś tam, wiesz, wpisami na Facebooku, tylko rzeczywiście wiemy, jaką cenę pod koniec dnia my zapłaciliśmy za to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. No dzieci też często patrzą przez pryzmat, że no jedźmy na kolejne wakacje, coś tam i fajnie im pokazywać, że no widzisz, kochanie, tata siedzi właśnie przy tym biurku i coś tam klepie na kompie, dlatego żebyśmy pojechali na wakacje, a dla niej to jest sklepanie przy kompie, więc... Różka chyba jeszcze tego, jeszcze wiesz, to jest 6,5 roku, wydaje mi się, że to jest trochę jeszcze u niej za wcześnie, ale... Ja tak tłumaczę Milce, ona ma 8, no to już coś tam, wiesz. To dla Róży też w sporcie jest to łatwiejsze, nie? No bo widzisz jakiś na tego tenisa i tam... Czy ty masz już 10 czy 15 trening, jest efekt. Z pływaniem tak jest, nie? Że jednak te pływania pierwsze, tam coś pływasz, skaczesz do wody, było super, bawiłam się i teraz widzi, jak trudno jest na przykład utrzymać się na wodzie i ta konsekwencja... Ale makarony, też, nie makarony. Tak, ale ta konsekwencja treningów i konsekwencja realizowania, tylko że sport jest, dlatego jest tak piękny, bo jest tak wymierny, nie? Jak powtórzysz 400 razy pewne uderzenie, to zapewne wychodzi ci ono lepiej, niż wychodziło ci na początku. Mało tego, masz określony cel, masz określony dzień mobilizacji, bo masz zawody i wiesz, że to jest ten czas, a w życiu zawodowym, tym innym od sportu, biznesowym, nikt ci nie wyznacza celu, nikt ci z niego nie dopinguje, nikt ci nie mówi, do kiedy ma się to udać i też nie masz rygoru, że to musi się wydarzyć do tego momentu. W sensie, ty zawsze możesz to odwlec albo redefiniować cel. W sporcie wydaje mi się, że jest ciężkie to, że w sporcie dziecięcym, że, no, że jednej zawodniczce czy zawodnikowi potrzeba tych 400 powtórzeń, żeby stać się, żeby wejść na jakiś tam poziom, a drugie dziecko potrzebuje 10 tysięcy na przykład powtórzeń. A i tak nie będzie tak dobre i weź to na początku nie zniechęć dziecka, to znaczy to już jest rola trenerów i oczywiście to jest pewnie na inny. Ale to też jest chyba nasza rozmowa, pamiętam parę lat temu kiedyś tutaj u ciebie gadaliśmy, że to cudowne, że niektórzy mają dar od Boga, w sensie nie ma znaczenia w czym jesteś, jeżeli coś mnie irytuje w życiu, to ludzie, którzy nie wykorzystują swojego potencjału, bo to jest właśnie cudowne, że możesz 40 tysięcy razy kopnąć prawą nogą. I nagle przyjdzie gość, który będzie kopał 1/10 tego i zrobi to lepiej od ciebie. I to cudowne, bo dostał talent. Tylko zadawalanie się, że on kopie tak samo dobrze jak gość bez talentu, tylko dlatego, że wykonał mniej powtórzeń, no to w mojej perspektywie przeklesia w ogóle jego wartość. No bo skoro masz ten talent, no to chyba tak chodzi z dziećmi, nie? No. Szukasz różnych rzeczy, żeby wydobyć w niej talent, ale nie talent do bycia lepszym, albo do tego, żeby coś sprawiało ci więcej przyjemności.
Ja do tej pory nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jestem tym rodzicem, który krzyczy. No, taki jest fajny filmik, nie? Teraz w internecie, że jest coach, który mówi do dzieciaków, że liczy się tylko zwycięstwo, nie ma znaczenia drugie miejsce jest dla przegranych. Jeżeli wasi rodzice uważają, że samo partycypacja w zawodach jest wartością, to oni są właśnie luzerami. I teraz ja sam obejrzałem ten filmik, zacząłem się śmiać. I mówię, kurde, ja nie wiem, jakim jestem rodzicem. Nie wiem, czy jest... Bo ja jestem gościem, który chce, żeby miał przyjemność, chce, żeby miał ze wszystkiego przyjemność. Ale z drugiej strony wiem, że życie polega trochę na wygrywaniu. Wiem to. I jakbyśmy teraz nie byli poprawni politycznie, jakbyśmy teraz nie mówili rzeczy, które, żeby nie narazić się na wytykanie palcami, to dorosłe życie bardzo często polega na wygrywaniu. Oczywiście w ten czy inny sposób, nie chodzi o drogę, ale chodzi o pewien efekt, który uzyskujesz. Bez tego efektu nie idziesz dalej, po prostu. Jeżeli nie odrobisz pewnej lekcji, nie pójdziesz dalej. I ja nie wiem, jakim jestem rodzicem. Bo oczywiście chcę, żeby się bawiła, żeby czerpała radość z tego, co robi. Bez wątpienia. Bez tego nie ma dać całej reszty. Nie? Jeżeli nie masz tej radości, to nie jesteś czymś dobry. Jak nie jesteś dobry, to tego po prostu nie rób. I to jest proste. Nie? Jak nie umiesz, jak masz uczenie na konie, to nie idź, nie ścigaj się. No, nie uprawiaj wolterzerki, bo to jest głupie. No, masz tysiąc innych sportów. No, więc, pewnie... wiesz, to taka rozmowa, nie to, że może niespełnionych rodziców, bo ja nigdy nie miałem aspiracji na bycie zawodowym sportowcem, ale marzyłbym o tym oczywiście, ale no, czy o co tu chodzi, nie, w tym sporcie? Bo dla mnie sama rywalizacja, która później jest zaimplementowana na etapie edukacji czy pracy, super, nie? To mamy wspólne, to zgadzamy się. Ale czy chodzi tylko o zwycięstwo? Ja no nie. Pewnie koniec końców chodzi nam o to, żeby te nasze dzieci sobie gdzieś tam radziły w życiu, nie? Żeby miały te joy of life, tak? Ale ty wiesz, że ten joy of life pojawia się wtedy, kiedy wygrywasz. No tak. Trzeba czasami trochę więcej, no to trochę więcej jak, pracy poświęcić. Czy gdybyś uprawiał swój sport i gdybyś miał radość na treningach i grał na poziomie średniego pułapu i grał w Mielnie polskiej sobie. Ligi. Whatever, no. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Nie wymienię żadnych miejscowości. Bo dokładnie. Za chwilę tak trafię z Mewry, nie? W Leoncinie, to jest moja miejscowość. To jest super, nie? Ale czy ciebie definiuje to, że jesteś, masz przyjemność z roboty, fajne życie gdzieś tam, pewnie z mniejszą ilością stresów, no bo jako nie mistrz, nie dostarczy, to jest stres, ale... No jasne, no wiem do czego zmierzasz, no do tego, to, że jakby koniec końców trzeba wygrywać, bo inaczej to trochę się mija z celem. Ale pewno. Wiesz, no też jest ciekawe, no bo ja też byłem w drużynach, gdzie mieliśmy jakieś dłuższe serie bez zwycięstwa i to oczywiście... Ale nie, wiesz, jak smakuje zwycięstwo. To no. Się, ty nie musisz robić innych rzeczy, bo ciebie sportowo, medale, które zdobyłeś, czy kadra i tak dalej, one powodują, że jesteś, zakładam, dumny z tego, co zrobiłeś. Pewnie masz wątpliwość, że pewne rzeczy mogłeś zrobić więcej, pewne rzeczy, gdyby były bardziej sprzyjające okoliczności, by ci lepiej wyszły, ale na koniec dnia mi też parę rzeczy udało się wygrać, które są dla mnie ważne, ale pewnie nie dla ogółu. I ja wiem, że przez te ważne rzeczy, które mi się udało wygrać, ja jestem tak pewny tego, co mówię dzisiaj. Ale w edukacji dziecka już tego nie jestem pewny. Czy tu chodzi o joy of life, czy tu chodzi o winning? No właśnie, ja widziałem jeden wywiad ze sportowcem, którego wszyscy znacie, bo to Shaquille O'Neal. I on ewidentnie miał joy of life i dużo powygrywał. I on powiedział w którymś wywiadzie, że on nie przepisze na swoje dzieci swojego majątku, że może im pomóc oczywiście w zdobyciu wykształcenia, ale te pieniądze, które ma, to są jego. I on sobie na nie zapracował i jeżeli jego dzieci chcą mieć takie pieniądze, to muszą sobie zapracować na swoje pieniądze i pójść swoją drogą. Zgadzacie się z takim podejściem? Ja znam ten wywiad i wiele razy o nim rozmawiałem. Okej. I nie zgadzam z nim się w ogóle, bo jeżeli jest jakikolwiek powód, dla którego chcę mieć pieniądze, to jest to ułatwienie życia mojemu dziecku. I tutaj, czy wiesz, no, zakładam, że mówimy o trochę różnych rzeczach, nie, bo mój pułap sukcesu jest pewnie błędem statystycznym u Shaquille'a O'Neala. Natomiast myślę, że. Parę złotych. No. Myślę, że. Dziówka. Ale to wiesz, wróćmy do tego samego, co gadaliśmy przed chwilą. Czyli jeżeli temu dziecku to damy, to on tego nie doceni. On nie będzie wiedział, jaka to jest jego wartość. Ale z drugiej strony, wiesz, teraz zarabianie na siebie wakacje, Bali, biznes klasy, tylko po to, żeby. Wiesz, no i nie robisz tego dla kogoś, tylko dla siebie,
Znaczy nie, to nie, chyba nie chodziło o to, że na przykład nie zabiera teraz tego dziecka ja na wakacje, się, nie? Tylko, że majątek chce podzielić na inne. Że dziecko wydorośleje, mówię, dobra, no to idź z pracy, jak sobie zarobisz, no to jest moje, ja na to zapracowałem, ty zapracuj sobie ale na swoje pieniądze. Nie? Z Szakiem też widziałem filmik, jak zakłada czapę swojemu synowi, który ma 1,40 m, więc nie chcę podejść. Nie dając mu wygrywać. Tak. Nie, no myślę, że też się to trochę rozbija o nauczenie dziecka jakiegoś szacunku do pieniędzy. Ja w ogóle nie jestem sobie w stanie wyobrazić skali jakby Szaka i jak tam trzeba wykonać olbrzymią pracę, ale myślę, że każdy ma swoją skalę odpowiednią i na każdym tym etapie trzeba jakoś nauczyć to dziecko szacunku do tych pieniędzy i to nie jest tak, że jak twój kolega z klasy ma coś tam, ma najlepsze, nie wiem, najdroższe rzeczy, to ty też musisz to mieć. Albo że on jest lepszy od ciebie, jak nie, ty tego nie będziesz miał, to będziesz gorszy. No. Sami z dorosłego życia wiemy, że pewnie znamy osoby mniej lub bardziej zamożne i nawet te najbardziej zamożne, jeżeli je cenimy, to nie przez pryzmat tych zarobków czy zasobności portfela. W dorosłym życiu fajnie, że możesz pojechać się szybszym samochodem czy polecieć na bardziej odległe wakacje, ale jak siedzimy z kimś przy stole, jeżeli jest idiotą, to jest po prostu idiotą. Jest głupkiem, to jest głupkiem. Jak jest złym człowiekiem, to jest po prostu złym człowiekiem. I ile by nie miał tych pieniędzy, ile by mu się nie wylewało z kieszeni, nigdy nie zrobi na tobie wrażenia. Ale też wiemy, że każdy z nas chciałby zobaczyć drugi koniec świata. Każdy ma jakieś marzenia, mniej lub bardziej odległe. Mniej lub bardziej abstrakcyjne. Jeden kocha, chciałby pojechać, polecieć na Księżyc, a drugi powie, że chciałby stanąć w takim miejscu na świecie, stanąć na dachu kampera, żeby w zasięgu wzroku nie było żadnego innego człowieka. Więc wiemy, że te pieniądze, bez nich wielu z tych marzeń nie jesteśmy w stanie zrealizować. Czy to, że ktoś ma 200 metrów domu więcej, stawia go podczas rozmowy za ciekawsze rozmówce? I tak, to kiedy będą mi to rodzice mówili, ale dzisiaj tak patrząc z dorosłego życia, z perspektywy, mówisz, Jezus, no oczywiście, bo to jest tak głupie w ogóle, to i tak zadzwonisz do kumpla, którego po prostu lubisz, nie gadasz na siłę z gościem, który jest zamożny, więc to nic nie zmienia w twoim życiu, w sensie sympatii do drugiej osoby, ale no też wiesz o tym, bo nie żyjemy w próżni, że po to chcesz dziecko wyposażyć w zestaw cech, umiejętności, edukacja, taka czy inna szkoła, takie czy inne zajęcia dodatkowe, takie czy inne wyjazdy, no żeby ono miało opcję jakieś. Miało opcję, żeby to ona zdecydowała, czy chce, czy nie. Ja pamiętam, że najbardziej to, co najbardziej mi doskwierało, że bałem się za dzieciaka, że pojadę gdzieś, spędzę w jakimś towarzystwie, w którym no, nie będę miał nic do powiedzenia, bo nie mam zebranych pewnych doświadczeń. Wszyscy jeździli na Erasmusa, uczyli się, ja wtedy pracowałem, nie? Na planie. I chciałem tego świata doświadczyć, nie? I chciałbym, żeby Róża sama stwierdziła, czy chce, czy nie. A jeżeli stwierdzi, że tak, że chce pojechać na studia do Barcelony, to ja stanę na głowie, żeby to się wydarzyło. Bo ja tak uważam. Nie wiem, czy to jest ważne, czy nie. Ale nie chciałbym, żeby powodem, do którego ona nie pojedzie, będą pewne moje ograniczenia, na przykład finansowe. To jest oczywiście moja perspektywa. Zapewne tysiąc innych rodziców powie, nie no stary, niech jedzie do Barcelony, zacznie zarabiać, stanie na zmywaku. Będzie pracowała w Zarze na kasie i też se poradzi. I zapewne też tak będzie. Tylko chciałbym, żeby to, jak myślę o sobie, jako roli mężczyzny w związku, w domu, w rodzinie, to chciałbym to dać, ale jeżeli mi się nie uda, też nie znaczy, że jestem złym ojcem, w żadnym wypadku nie. Być może spędziłem z nim tyle czasu. To też pytanie o etap życia, na którym jesteś, nie? Że i u mnie w życiu to absolutnie tak się sprawdziło, że był moment, który był totalnie nacechowany gdzieś zabawą, przyjaciółmi i znajomymi. I ten czas był dla mnie najważniejszy z perspektywy sumy zdobytych wspomnień, wariat, które zrobiłem, relacji, które wtedy nawiązałem, do dzisiaj, z którymi mam kontakt z cudownymi, fantastycznymi ludźmi. Później następuje jakiś etap pewnie bardziej rodzinny, później następuje jakiś moment, który doceniasz o wiele bardziej pracę, a później następuje moment, w którym jesteś absolutnie przede wszystkim ojcem, bo zawsze kimś jesteś przede wszystkim. I być może ty w swoim życiu masz etap bycia przede wszystkim ojcem i tak sobie to zdefiniowałeś, tak od siebie tego wymagasz. I to, czy wyślesz dziecko na studia do Barcelony, czy nie, nie ma żadnego znaczenia, bo dałeś mu coś o wiele piękniejszego. I być może też jest tak. Ale być może są osoby, które stwierdzą, nie, jeżeli dziecko chce studiować na Harvardzie, to będzie studiował na Harvardzie. Wiesz, nie mi to oceniać, nie? Myślę, że lepszej puenty tego programu nie, sobie nie wymyślimy. Idziemy pograć? Niż to, co powiedziałeś. Dobra, idziemy, pogadali. Idziemy pograć, więc, tak. To jest ta pora w kalendarzu nagranie, więc tym bardziej dzięki, że znalazłeś dla nas czas dzisiaj. Żeby była jasność. Nie gram w Call of Duty, pogadam z wami do 9:30. Już kumple piszą, gdzie jesteś. Dobra, dzięki Kuba, że znalazłeś czas. Dzięki Łukasz.
Dzięki. Dzięki, Kropas. Dzięki. Pamiętajcie, żeby komentować, żeby subskrybować, dawajcie 5 gwiazdek na Spotify, bo to jest bardzo ważne, Kuba. Okay. Do następnego razu. Dzięki. Cześć. Czołem. Hej. Partnerem dzisiejszego podcastu było PlayStation, producent najnowocześniejszej konsoli gamingowej PlayStation 5.